Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z Minecraft Dungeons na naszym kanale. Oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i co, lecimy z kolejnymi misjami, musimy tego Dungeonsa powoli kończyć, żeby przejść do dodatków, a odcinki pojawiają się na kanale bardzo rzadko. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z tej gierki, to koniecznie wejdźcie, obejrzyjcie, bo tam wydropiłem taką epicką zbroję, którą mam na sobie. Zobaczcie, mamy pajęczą zbroję, ona jest naprawdę kozacka, wydropiła mi z bossa, którego właśnie zabiliśmy w poprzednim odcinku. Mam ogólnie tutaj bardzo dużo rzeczy, które musimy sobie porozbijać, wilcza zbroja. Tak jak mi się ta wilcza zbroja wcześniej mega podobała, to i tak nic nie przebije tej pajęczej zbroi, także naprawdę kozak. Koniecznie musicie wejść na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo dzieje się naprawdę dużo na tych legendach, także zapraszam. Informacje o odcinkach macie do Minecrafta texture packa, który jest robiony przez jednego z naszych widzów, a właściwie przez naszego admina, także wejdźcie, bo naprawdę dużo się dzieje, jest różne zakładki z jakimiś memami, nie memami, z artami, możecie arta dla mnie zrobić, fan arta, także wejdźcie koniecznie na naszego Discorda. Okej, przechodzimy do rozbijania naszych przedmiotów, także zobaczcie, mamy tutaj jakieś zbroje, te zbroje mi się wcześniej podobały, do momentu, kiedy nie wydrobiłem tej pajęczej zbroi, którą mam teraz na sobie, także te zbroje, które tu wszystkie mam, rozbijam, te bronie też i artefakty, bo to wszystko jest słabsze. Mamy tutaj łuk, ale on ma dużo większego damage'a, natomiast jest słabszy, ponieważ ta kusza, ona sobie strzela z 5 strzał, aż także to na razie nie będę tego rozbijał, może to zostawimy po prostu, wilczą zbroję rozbijamy, nóż dusz też zostawimy, mimo iż on ma słabszy zasięg, to po prostu ma większe obrażenia zadaje, ale nie będziemy tego na razie używać i on, jak widzicie tutaj, jakie ma atuty, to zabieranie dusz, atak pchnięciem i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj bardzo dużo artefaktów, te artefakty na razie wszystkie sobie zostawię i jako, że mamy 500 emeraldów, 540, 550 emeraldów, to możemy sobie jakieś tutaj, na przykład u kupców, skrzyneczki losowe pootwierać i lekkie piórko, może nie, u kowala nie, bo u kowala będziemy mieli tylko jakieś takie zbroje i miecze, a my chcemy artefakty, także żniwiarz. Te artefakty się powtarzają, 3 skrzyneczki już otworzyliśmy i chyba nic ciekawego nie wydropiło, bo już mi się emeraldy skończyły, no spoko, szybko, szybko te emeraldy, powiem wam, poszły. Myślę, że możemy przejść do kolejnej misji, mamy tylko jedną do wyboru, to mamy jeszcze tutaj na dole zablokowane, także mamy płomienną kuźnię, przechodzimy do kolejnej misji, poziom trudności zostawiamy ten, który tutaj jest, mogę wybrać sobie piątkę, ale wtedy będę już chyba za słaby, także idziemy z tym, żeby się przyjemnie grało, żebym co chwilę nie umierał i nie musiał co chwilę powtarzać tej misji, to będziemy sobie tak na luziku grali. Okej, także co my tutaj mamy? Zobaczcie, w drodze do płomienna kuźnia, oczywiście fajny wstępniak jest, mapa wygląda też mega, już mi się podoba. No i co, nie przeszkadzam wam, przeczytajcie sobie fabułę, tak na szybkości. Naprawdę, o nie, zobaczcie, kolejne golemy redstone'owe. To są golemy czerwonego kamienia, będzie masakra, coś czuję i tych golemów chyba będzie tutaj teraz więcej, nie będzie jednego golema, tylko będzie ich od groma. Także co, przechodzimy do misji, mamy nowy cel, wejdź do kuźni. Okej, także lecimy. Powiem wam, że mapka wygląda spoko, na razie jeszcze do kuźni nie weszliśmy. Ale coś czuję, że to będzie mega fajna misja. Także oczywiście na wstępie mamy tutaj jakieś zombiaki, szkielety. Nic nowego, ale już się nie mogę doczekać tych golemów, które tam będą na mnie czekały w tej kuźni. I może być ciężko. Tym bardziej, że to już jest jedna z tych ostatnich misji. Także naprawdę może być ciężko. Szkielety, mam nadzieję, że te TNT ich zabije. Dobrze, prawie wszystkie poumierały. Oczywiście dostajemy tutaj dusze, wszystkie zbieramy, żeby sobie artefakty odblokowywać, aby ich używać i idziemy w kierunku naszego celu. Także zbieramy szmaragdy, czy też emeraldy. Po drodze oczywiście zabijamy creepery, wszystkie... O, ale teraz zepsułem, nie? No nie. Ogólnie powiem wam, że staram się na odcinkach zostawiać jak najwięcej tutaj momentów. Natomiast też nie chcę, żeby te odcinki były za długie i też bardzo dużo cięć jest robionych po prostu, bo załóżmy taka misja trwa 20 minut, a ja staram się robić te odcineczki po 10 minut, to bo też nie chcę, żeby one były po prostu za długie. Mamy tu takiego ziomeczka, który nie wiem co tam zrobił,
Ale już mi się ta misja nie podoba, bo jest bardzo dużo potworów, które są na dystans i jeszcze jakieś wybuchające... nie wiem co to... Jakieś wybuchające, rozgrzane kamienie, no spoko. Co my mamy pod dwójką? Wow, tego jeszcze nie miałem. Tego jeszcze nie miałem, bo ja chyba to wydropiłem w poprzedniej misji, a nawet jeszcze nie miałem okazji tego użyć. Zobaczcie, jakie mam czary. I to jest cały czas aktywne. Nice. Zobaczcie. Pod prawym przyciskiem co jakiś czas mam takie jakby uderzenie dziwne. Zaraz przeczytamy dokładnie o co z tym tutaj chodzi. Okej, zakładam, że tutaj jest już wejście do kuźni, także zaraz sobie tam wejdziemy, tylko tych magów wszystkich pozabijamy. Niepotrzebnie to TNT. Ile mi HP zostało? Wy to widzieliście? O, mamy zbroję. Mamy zbroję, nadal jestem w szoku, że to przeżyłem, nie? Bo te TNT mnie prawie zabiło, sam się prawie zabiłem. Mamy lepszą zbroję, która ma aż 25 obrony, ta ma tylko 17. Natomiast zobaczcie, jak wygląda ta zbroja, a jak wygląda ta zbroja. Ale możemy sobie jej na razie użyć w sumie, bo będziemy mocniejsi, ale jak na przykład będziemy chcieli wizualnie bardziej grać, żeby to wyglądało fajnie, no to będziemy tej zbroi używali, pajęczej. Wchodzimy do naszej kuźni, zakładam, że to już jest ta kuźnia. Nowy cel, znajdź rdzenie kuźni. Okej, czyli znajdujemy się już w kuźni. Okej, czy ten golem wstanie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że on się nie podniesie. Ty sobie tutaj leż, a ja sobie spokojnie przejdę bokiem. Mam nadzieję, że cię nic tutaj zaraz nie ożywi i mi za pleców nie wyskoczysz. Czy ja dobrze w ogóle idę? Wow, to wybucha, to wybucha. Okej, dwójeczka i... odpychamy ich, to jest naprawdę spoko umiejętność. I powiem wam, że ta zbroja naprawdę tutaj się może przydać. Możemy oczywiście tego używać. Ta zbroja, którą mam na sobie, jest naprawdę mega. Okej, tutaj jeszcze jakiś szkielet został. I powiem wam, że jest naprawdę dużo szkieletów, ogólnie bardzo dużo potworów, które są na dystans i te dziwne wybuchające, to on chyba przywołuje to, albo po prostu one same się pojawiają. W każdym razie dużo się tych kamieni wybuchających pojawia, rozgrzanych. Czy ja w ogóle dobrze idę? Oto jest pytanie. Pająki się pojawiają też. Nie lubię pająków, bo one strasznie spowalniają. Tak jak w zwykłym Minecraftie nie lubię pająków, to tutaj też ich nienawidzę. Okej, mamy gdzieś iść tutaj. I co dalej? Aha, czyli ja w złą stronę w ogóle sobie idę. Czyli mam iść tu i tutaj w prawo. Okej, tu mnie ładnie prowadzi. Mamy oczywiście szmaragdy. Mamy tutaj zaopatrzenie. Mamy strzały. Strzały się zawsze przydadzą. No i gdzie my mamy dalej iść? Tutaj, okej, są kolejne pająki. Tego możemy sobie użyć. Okej, zabijamy pająki. Kolejny duży pająk, którego nie chcemy. W ogóle czemu ja nie używam tego? To jest naprawdę dobra umiejętność. Oczywiście musimy zbierać dusze. Zobaczcie, ile tu jest potworów w ogóle. Masakra, co tu się dzieje. Ale tu jest potworów. Okej, zbieramy kolejne szmaragdy i idziemy do naszego celu. Wow, tu jest... O nie, właśnie tego się bałem. Gdzieś tu jest golem czerwonego kamienia i go nie chcemy. Tego się właśnie obawiałem, ale chyba nie będzie z nim tak ciężko, co? Myślę, że go zabijemy. To ja... Mnie zastanawia... Nie trafiłem go w ogóle. Mnie zastanawia tylko, jaki tu będzie boss na końcu, nie? Bo to jest bardzo ciekawe. Wow, on nie jest taki łatwy, nie? On nie jest taki łatwy. Czy on coś przywołuje? Nie, on jakieś wybuchy robi. Wow, on już był, ale to był jako boss, a nie jako normalny ziomuś. Dobrze, że mam... Mogę w niego na dystans strzelać. O, teraz mu obrażeń jakieś zadaje? Zadaje, coś mu zadaje tych obrażeń, ale naprawdę mało. Uciekaj, Stevie, uciekaj! Dobra, jakoś sobie z nim poradzimy. Na szczęście on jest bardzo wolny, także powinno być łatwo. Nie powinien nas dogonić, jak będę... go unikał. Wow, dobra, jednak jest, nie jest taki wolny, jak myślałem. O, mamy TNT, szkoda, że dopiero teraz jak go zabiłem, a wcześniej tego TNT nie dostałem, no ale dobra. Tak jak mówię, szukamy... Ło, to wybucha, uciekamy. Szukamy rdzenia kuźni i zakładam... O nie, jaka pułapka. Zakładam, że on będzie gdzieś tutaj. Nie, mi się wydaje, że to ten ziomuś przywołuje właśnie te kamienie i tak dalej, te takie, co z ziemi wychodzą. I robi takie pułapki dziwne. Spowoduj przeciążenie rdzeni. Aż 8. O nie, no to troszkę ta misja będzie trwała. Chociaż zobaczymy. Zobaczcie, okej. Mamy jeden już. Powodujemy przeciążenie. Fajnie jakbyście mi ostrzegli, że to tak sobie wybucha. Bo prawie umarłem. Okej, mamy zombiaki. Tu na szczęście nie wiadomo jakich potworów nie ma. Tutaj gdzieś jest kolejny rdzeń. Także to chyba nie będzie takie trudne. Ale... O nie, jaka fala uderzeniowa w ogóle, co to było?
Mamy dwa rdzenie, tam są gdzieś kolejne, z tego co mi tutaj pokazuje. Także idziemy, idziemy i mapa naprawdę kozacko wygląda, mega mi się podoba. Czy ja tutaj przejdę? Jest świnka, ze świnki coś fajnego może nam wydropić. Emeraldy oczywiście, szmaragdy. Zbieramy to wszystko. I coś fajnego wydropiło, co to jest? Zobaczcie. Coś wydropiło, zaraz zobaczymy. Już mi się podoba, już mi się podoba. Mamy kolejny rdzeń. Oczywiście uciekamy. O, jaka ta fala uderzeniowa jest daleka, masakra. To leci i leci. Zobaczcie, mamy kolejny rdzeń, oczywiście creeper. Ile rdzeń? Jeszcze dwa rdzenie gdzieś zostały i jest golem czerwonego kamienia, no siema. Bo ja z tobą się nie chcę bić chyba jednak. Powiem wam, że skoro to już jest normalny potwór, to jest masakra, jeszcze jakiś ogień tutaj. Dobra, one się na szczęście blokują, bo to są z reguły duże potwory i sobie nie radzą jakby z poruszaniem się tutaj w tych lokacjach. Także spoko, tyle, taki plus. Ej, on wcale nie jest, powiem wam legendy, że on wcale nie jest taki wolny i jest naprawdę ciężko. A to jest jeszcze taka lokacja, gdzie jest się bardzo ciężko poruszać. Dobra, będziemy sobie z nim kółeczko robić, jeszcze mi jabłko spadło, no super. Będziemy sobie z nim takie kółeczko robić, albo i nie będziemy. Będę chociaż próbował. Wow. Ten jakiś jest silniejszy niż ten poprzedni, albo mi się tylko wydaje. Pełno tutaj potworów. Dobrze by było to przeżyć, może być ciężko, trochę się może odsunę. Gdzie ty golem jesteś? Chodź tutaj. O, widzicie, on się blokuje, także to jest pozytywne, że on się często blokuje. Dobra, zaraz wygram tą walkę. Nie jest taki ciężki, także jest spoko. Ale nie jest też taki wolny, tu miałem się z nim ganiać, tylko że z nim się nie da ganiać, bo on takie czerwone plamy jakby stawia. I zobaczcie, zaraz będzie bieg i sobie tu nie pobiegnę za bardzo, bo to wybuchnie, chyba że ominę. Takie miny stawia jakby. Dobra. O nie, jeszcze go nie zabiłem, dobra. Mamy z niego tutaj siłę jakąś i mamy emeraldy, także spoko. O, jest kolejny, okej. Także wszystkie rdzenie mamy ogarnięte i teraz musimy tylko uciec z kuźni i w ogóle jakiś alarm się włączył. I tu jakieś ognie, pełno pułapek, no spoko. Powiem wam, że nieciekawie, ale dobra, myślę, że jakoś mi się uda stąd uciec, także... W kierunku tutaj naszych znaczników podążamy i brama się otworzyła, także stąd uciekamy. Szukam wyjścia, zgubiłem się. Tu jest jakiś kolejny rdzeń pewnie i jest... Co to jest? Co to jest za monstrum? Monstrum z czerwonego kamienia. No nie, ja myślałem, że tamto to jest boss prawdziwy, zobaczcie. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Teraz to mnie totalnie zaskoczyli. Okej, jakoś chyba sobie z nim poradzę. Ale może być ciężko, mam bardzo mało dusz i nie mogę używać artefaktów. W ogóle zakładam, że jak do tej lawy wpadnę, to sobie umrę. I to trzeba dziwne coś zabijać. Zaraz mi się strzały skończą, dobra, jeszcze strzał mam. Po prostu jak będę w niego spamił, to powinno być okej. Albo i nie. Dobra, jakoś chyba sobie z nim poradzimy. Powiem wam, że bossy to mnie mega zaskoczyli, się totalnie nie spodziewałem. Tu jeszcze w ogóle jakieś ma bomby, rzuca z jakimiś bombami, ale dobra, będzie łatwo z nim. Pamiętajcie, potwory, które są największe, zazwyczaj są najsłabsze, bo są wolne i są po prostu głupie, także... No, tylko tak wyglądają niebezpiecznie, a są czasem naprawdę łatwe do zabicia. Umierajcie! Dobra, to trzeba zabijać, bo duszę z tego mamy. I dajcie mi tutaj, żebym mógł sobie heala użyć. Wow, dobra. Jakoś sobie z nim poradzę, tak myślę. Już ma bardzo mało życia, gorzej jak mi strzał zabraknie. To może być wtedy kłopot, bo z bliska to ja się go boję atakować. Wow. Na szczęście mam jeszcze 3 życia, ani jednego życia nie straciłem, także jest dobrze. Dobra, umieraj. Wow, chyba umrę raz. Chyba umrę, albo i nie. Patrzcie, to takie szybkie jest, że masakra. Mam bardzo mało życia, bardzo mało i chyba umrę. Czy pokonam go na jednym życiu? Oto jest pytanie.
Tak jest, udało się, pokonałem go na jednym życiu. Nice, pokonałem go na jednym życiu. Dobra, wzmocniona kolczuga podnosimy, to jest niestety słabsze, nic fajnego nam z niego nie dropnęło, szkoda. Myślałem, że coś fajnego wydropi. A ty co, umieraj. Jeszcze tutaj przeżyło coś, to dziwne, tocząca się kulka dziwna. Okej, i co dalej, gdzie mam dalej iść? Ucieknij z kuźni cały czas, także uciekamy. No szkoda, że nic fajnego nie dropnęło, myślałem, że z tego olbrzyma coś nam wydropi, no niestety nie. Okej, zbieramy jeszcze duszę i kończymy tą misję, także używamy wyciągu i zwycięstwo, udało się wyjść z tej kopalni, także naprawdę spoko. Zobaczcie, to co tutaj jest napisane, trzeba to czytać, bo to jest mega fabuła i naprawdę fajnie jest to zrobione, także... No, oczywiście otwieramy sobie skrzyneczkę, bo jakżeby inaczej, i chociaż może ze skrzyneczki nam coś dropnie. Duchowy uzdrowiciel, okej, fajnie, jakiś amulecik. I tak, co jeszcze tu wydropiłem? To mnie ciekawi. Totem regeneracji, totem wytwarzający wokół siebie kulistą aurę, która leczy ciebie i twoich sojuszników. No spoko, to jest w koopie, dobrze, jak się w multi gra. Ta zbroja fajnie wygląda, ale jest słabsza. Ta jest jakaś zielona, czy o co tu chodzi? Nie, czekajcie. No ta zbroja jest najlepsza na ten moment. Leczy pobliskiego sojusznika o najniższym poziomie zdrowia, w tym ciebie. To jest bardziej te artefakty, które mi wydropiły, bardziej są pod koopa, czyli pod multiplayer, pod jakby z ziomeczkami. Jakbym z Leonem grał, to bym wtedy go na przykład leczył czy coś. A że Leona na odcinkach nie ma, no to niestety tak nie jest. I muszę grać sam i sam sobie radzić z takimi wielkimi potworami. W każdym razie mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, hej!